Niedawno minęła rocznica 37 porozumień sierpniowych i następnego dnia była rocznica wybuchu II wojny światowej. Jakie masz spostrzeżenia co do tych dwóch rocznic? Może odniosę się do tej drugiej rocznicy, do rocznicy wybuchu II wojny światowej. Otóż dzisiaj rano w radiu słuchałem, w Radiu 24, słuchałem wywiadu TVN24. Mirek, nie żartuj. Polskie Radio 24. Radiowy, nie TVN. W każdym razie słuchałem tego programu dzisiaj rano przy śniadaniu. 24 pytania. I gościem programu był Michał Szczerba. Tak, ze względów zwykłej dziejowej sprawiedliwości te pieniądze się nam absolutnie należą. Żaden kraj w czasie II wojny światowej nie został tak pokrzywdzony jak Polska i jak Polacy. Panie redaktorze, są fakty i są emocje i oczywiście te emocje są odgrzewane albo 1 sierpnia, wtedy kiedy rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, albo 1 września, wtedy kiedy świętujemy napad Niemiec na Polskę, ale ja się pytam pana Kaczyńskiego. Obchodzimy, może nie świętujemy. No, świętujemy w tym sensie, że jest to dzień uroczysty, w którym wspominamy ten tragiczny dzień w naszej historii. Natomiast ja się pytam, gdzie jest Jarosław Kaczyński i gdzie był na przykład 10 lat temu, 12 lat temu. Ja przypominam sobie prezydenturę Lecha Kaczyńskiego, który przygotował taki raport na temat zniszczeń i na temat możliwego żądania tego odszkodowania od strony niemieckiej. I to były lata 2002-2006. W tym samym czasie, czy za chwilę później, był rząd Jarosława Kaczyńskiego. Tenże wspomniany Lech Kaczyński był prezydentem Polski. No, 10 lat temu mieli, czy 12 lat temu mieli pełne instrumenty, żeby tego typu rozmowy ze stroną niemiecką prowadzić, czy też w ogóle jakikolwiek dialog w tej sprawie podjąć. Ja natomiast chciałbym naszych wszystkich słuchaczy zachęcić do tego, żeby zajrzeli na odpowiedź z 8 sierpnia 2017 roku pana Magierowskiego do posła PiSu, pana Ołdakowskiego, który napisał, że rząd Beaty Szydło podtrzymuje stanowisko rządu Marka Belki z 2004 roku, które mówi o tym, że żadne reparacje od strony niemieckiej aktualnie nie będą, żadne reparacje nie będą tego typu roszczenia i nie będą kierowane, i uznaje rząd polski, że one zostały wyczerpane. No, więc pytanie jest takie, czy się myli wiceminister Magierowski, który odpowiada w imieniu Waszczykowskiego i premier Szydło, a gdzieś tam idzie pan Mularczyk, który buduje swoją pozycję na tym temacie. No nic z tego nie będzie, panie redaktorze, to jest brutalne. A gdybym pana zapytał trochę inaczej, może nieco emocjonalnie, czy nam się te pieniądze od Niemiec należą? Czy nam się należą? Oczywiście nam się w jakiejś mierze należą, ale też nie można abstrahować. Zresztą pan Magierowski to świetnie tłumaczy w swojej, panie pośle, ja pytam pana, swojej odpowiedzi, panie pośle, na interpelację poselską, gdzie były podpisane umowy, nie wiem, z 1953 roku, które przewidywały to, że Związek Radziecki w ramach porozumień ze stroną niemiecką będzie zmuszony do wypłacania nam różnych odszkodowań w różnej formie. Czy nam się należą? Oczywiście, że nam się należą. No, tylko pytanie, czy się nam się należą po 70 chyba 6 już w tej chwili, tak, latach od wybuchu II wojny światowej. No, to jest ten problem. Znaczy, jesteśmy od 2004 roku uczestnikami wielkiego projektu europejskiego, którego też jesteśmy beneficjentami. I w związku z powyższym, czy naprawdę nie koncentrować się na przyszłości, na budowaniu dobrych relacji sąsiedzkich? Podsumowałbym to tak. Pan każe, sługa musi. Dzisiaj wszystkie karty zostały wyłożone na stół. Ponieważ w trakcie wywiadu prowadzący dziennikarz zapytał się posła Platformy Obywatelskiej, Michała Szczerby, o rocznice związane, bodajże o rocznice związane, nie, czy chodziło o stosunek Niemców do reparacji wojennych i tak dalej.
i o sprawy PiS-u, że PiS tą sprawę teraz wysuwa. I na co Szczeryba mówi tak. Mieliśmy teraz 1 sierpnia rocznicę Powstania Warszawskiego, a 1 września świętowaliśmy rocznicę wybuchu II wojny światowej. Ja słucham, mówię, o czym on mówi? Świętowaliśmy? I w tym momencie dziennikarz również załapał i mówi, panie pośle, ale chyba obchodziliśmy. A on mówi, no tak, ale to jest święto, ponieważ to jest święto, to świętowaliśmy, to w tym sensie myślałem. Nie, po prostu karty zostały odkryte. Michał Prawda Szczerba, wyszła na jaw. Prawda wyszła na jaw. Michał Szczerba świętuje 1 września. Bo pan każe, sługa musi. Ale czy to Michał Szczerba świętuje, czy świętuje cała Platforma? Mirek, w każdym razie on jest człowiekiem, jest wizytówką, prawda? Nie wiem, jaką rolę on tam pełni, ale jest wizytówką, kojarzy się z Platformą Obywatelską. Widocznie ma takie polecenie. Wszyscy w Platformie muszą tak mówić. Więc dla nich to jest święto. Tak jak dla prezydenta Gdańska, który na budynku dawnej Poczty Gdańskiej w Wolnym Mieście Gdańskim Poczty Gdańskiej umieścił po remoncie napis Postan. Zdrajców powinno się potraktować tak, jak potraktowano ich w czasie insurekcji kościuszkowskiej, w czasie powstania warszawskiego, jak Kiliński, co zrobił ze zdrajcami z Targowicy. Czyli chwyt Kilińskiego. Chwyt Kilińskiego.